Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Croxy i dzisiaj znajdujemy się w odcineczku z CS-a, ponieważ weszła ostatnio aktualizacja, gdzie jest dodany taki, powiedzmy, jak to się nazywa na polski, taka przepustka, o, taka przepustka właśnie na ten major w Katowicach, tak zwany viewer pass, no i właśnie dzięki temu możemy dostać naklejki, wszystkie całkowicie za darmo. Będziemy mogli otrzymać również dostęp do Pikema. No i jakieś tam nagrody będziemy mogli otrzymać, będziecie mogli sobie przeczytać, to na pewno znajdziecie tam na jakiejś stronie. No i tak, kupujemy sobie oczywiście ten. Czekajcie, gdzie to się kupuje? Aha, tutaj, dobra, kupujemy. Jeden kosztuje 37 zł, więc to nie jest jakiś tam majątek, a można całkiem fajne opcje dostać w tych właśnie 37 zł. I tak, macie jeszcze tutaj na giveaway taką M4, szkło ołowiowe. I jedyne co wystarczy zrobić, to oczywiście zasubskrybować mój kanał, zostawić tutaj link w komentarzu i polubić dwie strony na Facebooku, do których wam dam linka. Jest to strona Gamers Arena, zajmująca się turniejami sportowymi, profesjonalnymi, jak i oczywiście tam będziecie mogli zobaczyć Virtuals, czyli studio graficzne, gdzie będziecie mogli bardzo tanie i dobrze jakościowo zrobione grafiki. No i co? Używam sobie tego viewer passu. Oczywiście dostajemy dzięki temu też taki żeton, dzięki któremu właśnie możemy mam tutaj co trzeba zrobić, żeby dostać jakiś tam kolejny stopień tego żetonu. Możecie sobie to oczywiście poczytać, jak tam będziecie ten. To wygląda tak na razie. Tak ten żeton wygląda, mamy go oczywiście tutaj w ekwipunku. No i co? Lecimy, przeciągnij tutaj swój wybór. Dobra, czyli drużyna, która 3-0 będzie miała tutaj. W ogóle ja połowy z tych drużyn nie znam, więc naprawdę nie mam pojęcia, co tu mogłoby pójść. Znaczy no, dalej przejść. Na pewno bym wybierał tutaj między Ninjas in Pyjamas a Vitality z Zajwu na czele. No i w sumie tutaj na tym moje takie wybory się kończą, więc damy tutaj. No załóżmy, że ten Zajwu wykeruje to Vitality i na 0-3 damy, tutaj bym dawał, Jezus Maria, co to są w ogóle za drużyny, dam tu albo Vici, albo Furia, albo to Greyhound Gaming, więc więc myślę, że dalej przejdzie, więc dałbym, no zaryzykujemy to na Vici Gaming, która odpadnie bez żadnego wygrana, żadnego wygranego meczu. Dobra, i że przejdzie, damy Ninjas in Pyjamas, Fnatic, Cloudnine, myślę, że sobie poradzi w nowym składzie. Czekajcie, bo myszka mi się odłączyła. Coś mi się tak z tą myszką dzieje. Dalej bym dał oczywiście tutaj G2. Tylu myślę, że też bez problemu. No i tu już powoli się zaczynają schodki, bo zostały tylko dwa piki. Windstrike. Nie wiem specjalnie, czy przeszłoby dalej. Tutaj mamy Avenger z nowym logiem. To nawet nie poznałem na początku. Vega myślę, że w tym roku nie zaskoczy. No to Ence bym dał tutaj. I dajmy na to, nie wiem, Energy może. No damy to Energy. Więc tak się tutaj mój pikiem przedstawia na pierwszą fazę. Nie wiem, możecie mi pisać w komentarzu, czy coś zmienić. Ja bym się postarał to zmienić. Dałbym wam informację w komentarzu, czy jakieś tam zmiany minimalne zostały. Właśnie Renegades nie dałem. Ty. To cofamy to Energy i damy Renegades jednak. Dobra. No i tak się mniej więcej przestałem. Na pewno myślę tutaj jeszcze na Team Spirit i tym właśnie Energy, no ale nie wiem, czy dadzą radę. No i tak, tak dalej się to przedstawia ta faza. Będzie faza grupowa jeszcze i faza mistrzów. Przypominam o konkursie na tą N4 i my na koniec sobie otworzymy jeszcze jakąś skrzyneczkę. Dajmy na to tą skrzynię Horyzontu sobie otworzymy. A nawet może dwie. Dobra, lecimy z skrzyneczka Horyzontu. Glak. No właśnie, dobra, i co? Zobaczymy tutaj na początku, może coś będzie. Otworzymy tą skrzynię Clutch może. Lecimy. Taki opening na koniec odcinka. Zawsze spoko. I wypada rewolwer jakiś. O boż. No dobra, no to jeszcze jedną. Takie moje openingi się kończą. Tak się kończą zawsze.
miałem AWP kupić, bo sprzedałem AWP, żeby w ogóle ten odcinek nagrać, ale wyszło jak zawsze. Że wszystko będą na skrzynki i nic nie trafię. Bizon. Dobra, no i ostatnia skrzyneczka. Moje ostatnie pieniążki na streamie. No i co, lecimy, otwieramy pojemnik. I wylatuje CZ-ka. No, więc... Więc tak się kończy dzisiejszy odcinek. Zapraszam was oczywiście do wzięcia udziału w konkursie na tą N4. Możecie dać znać, co wy byście zmienili w tym właśnie moim pikemie. Możecie dać również wasze propozycje, jakby to wszystko miało wyglądać. No i co, ja się już z wami żegnam. Do następnego odcinka, a na pewno będzie, bo jeszcze zostały przecież dwie fazy tego turnieju. Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się i piona.